Majka Jeżowska zorganizowała niezwykłą zabawę urodzinową, a swoją okrągłą rocznicę narodzin świętowała nie tylko z najbliższymi, ale również z fanami. Piosenkarka udostępniła nagranie ze swojej imprezy, a wielbiciele gwiazdy od razu zauważyli pewien szczegół. Teraz zastanawiają się, kim był tajemniczy mężczyzna, który wspólnie z piosenkarką obchodził jej 60. Majka Jeżowska skończyła 60 lat. Popularna wokalistka przechodzi ostatnio prawdziwy renesans swojej kariery. Rok temu Majka Jeżowska przyjęła zaproszenie Jurka Owsiaka i wystąpiła na festiwalu Poland Rock, a jej niezwykła energia porwała tłum i sprawiła, że koncert został zgodnie okrzyknięty jednym z najlepszych. Od tej pory gwiazda znów zaczęła regularnie pojawiać się w mediach, a grono jej fanów znacznie się poszerzyło. Majka Jeżowska jest ostatnio również bardziej aktywna w mediach społecznościowych. 25 maja słynna piosenkarka obchodziła swoje 60. urodziny. Z tej okazji zorganizowała w sieci TZW relację live, czyli spotkanie na żywo z internautami, na którym pokazała, w jaki sposób świętuje tak ważną dla siebie rocznicę. Choć jak przyznała, początkowo miała ogromne obawy przed tą formą spotkania z fanami, ostatecznie dała się przekonać przyjaciołom, by właśnie w tej formie celebrować swoje urodziny. Pomyślałam, wszyscy tak robią, to i ja mogę spróbować, wyznała później gwiazda. Majka Jeżowska świętowała urodziny wraz z internautami. Spotkanie z fanami i bliskimi poprowadził jej wieloletni przyjaciel, Piotr Gąsowski. W towarzystwie wokalistki znalazła się również Olga Bończyk. O ustalonej wcześniej godzinie udostępniono transmisję i zaczęto świętować. W trakcie live'a artystka połączyła się również z kilkoma przyjaciółmi, którzy złożyli jej życzenia. Wśród nich znalazła się m.in. była partnerka Piotra Gąsowskiego, Hanna Śleszyńska, która przygotowała dla Majki Jeżowskiej zabawną piosenkę. Poza tym, życzenia gwieździe złożyli również m.in. Małgorzata Kożuchowska, Ada Fijał, Magda Steczkowska i Rafał Zawierucha. W trakcie nagrania gwiazda podzieliła tort i wręczyła swoim bliskim, którzy świętowali wraz z nią w domu. Wśród nich był jej syn, Wojciech, ze swoją narzeczoną Zosią oraz tajemniczy mężczyzna, którego obecność zdradził, Piotr Gąsowski, informując fanów, że jest to ich wspólny przyjaciel, który jest spoza branży. Fani od razu zwrócili uwagę na tajemniczego gościa i zastanawiają się, czy nie jest on przypadkiem nowym partnerem Majki Jeżowskiej. Wielbiciele artystki swojej ulubionej piosenkarce życzą jak najlepiej, dlatego bardzo chcieliby, by znalazła szczęście u boku kochającego mężczyzny. Źródło: Componik. Następny artykuł.